Ojcze rektorze, bardzo dziękuję za zaproszenie do zabrania głosu w tej konferencji. Tak ja zaraz usiądę, także, bo ponieważ nie jestem tak sprawny, nie jestem tak sprawny w posługiwaniu się językiem, więc będę się musiał wspomagać obrazami i prezentacją, no moi wielce, szanowni przedmówcy, całe szczęście poruszyli już całą gamę problemów, którym chciałem Państwa zaciekawić. Ponieważ rzeczywiście musimy spojrzeć na obecną sytuację przemian cywilizacyjnych również z punktu widzenia technologii. Tego się nie da ukryć. To technologia zmienia oblicza naszej cywilizacji i o tym chcę parę słów powiedzieć. Poza tym, sam nie wiedziałem, że część swojego referatu przygotowałem również zgodnie z sugestią redaktora. Karnowskiego, który to sobie zapisałem, powiedział musimy rozeznać sytuację i skalę zamordyzmu. To, to ja sobie też pozwolę rozeznać tą sytuację, żebyście Państwo spojrzeli na te problemy, ale z punktu widzenia technologii może trochę bardziej, bo na tym się znam, niż z punktu widzenia takiego klasycznego, semantycznego dziennikarstwa. Zacznę jednak od historii, bo tak się dziwnie składa, że dokładnie rok temu z tego samego miejsca miałem przyjemność wygłaszać wykład na konferencji Jak nie zniszczyć życia dziecka. To tak się złożyło proszę państwa, że rok temu to była ostatnia konferencja, która była zorganizowana w takim normalnym trybie przedpandemicznym i ja wtedy dokładnie rok temu opowiadałem o problemach i zagrożeniach jakie dla dzieci i dla młodego pokolenia a mają technologie informatyczne, a szczególnie, a szczególnie skonsolidowane działania tego, co dzisiaj już się dość popularnie nazywa big techami albo koncernami informatycznymi. W zeszłym roku próbowałem naświetlić ten problem, zwracając również uwagę na dość istotny fakt, bo my tutaj dzisiaj mówimy sporo o telewizji, o radiu, o prasie, ale drodzy Państwo, badania są brutalne. Młodzież do 16 roku życia to nie tylko nie czyta prasy i nie słucha radia, ale ta młodzież nie ogląda już telewizji. Tu procentowy udział dzieci i młodzieży w tych klasycznych mediach to jest zaledwie parę procent, a uważam, że naszą najważniejszą walką jest walka o młode pokolenie. Bo to właśnie to młode pokolenie będzie stanowiło o obliczu naszej cywilizacji. Dlatego na naszej uczelni od wielu lat z wielkim trudem prowadzimy studia informatyki inżynierskiej, aby kształcić nie tylko znakomitych fachowców, ale również ludzi, którzy będą jednocześnie wyposażeni w pewien system wartości, bo z tym jest problem. Ale jesteśmy nie ukrywajmy nielicznym, jeżeli nieliczną latarnią, którą stać i która chce takich ludzi kształcić. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, na której otworzyliśmy specjalny kierunek informatyka medialna, właśnie po to, żeby kształcić młodych ludzi w takich technologiach, które te big techy wykorzystują. Ale znów problemy finansowe, problemy lokalowe, cała masa innych rzeczy. Ale wróćmy do meritum problemu. Otóż rok temu, proszę Państwa, zwracałem uwagę na to, kto rządzi siecią internetową. I powiem uczciwie, że nie, nie spotkałem się z pełnym zrozumieniem, ponieważ oczywiście wszyscy zdawali sobie sprawę, że te wielkie koncerny informatyczne, owszem, zarządzają treścią w internecie, ale raczej są odpowiedzialne za takie treści patologiczne, jak pornografia, jak treści amoralne, jak patostreaming. To też istnieje oczywiście i to też jest wielki problem. Natomiast niestety w ciągu roku wydarzyły się rzeczy, które pokazują nam, że te zagadnienia, którymi zajmowałem się rok temu, powoli niestety zaczynają schodzić na a, a dalszy horyzont, bo pojawiają się jeszcze poważniejsze problemy. To jest kilka danych, bo mówimy o koncern Google. Proszę Państwa, koncern Google jest tylko i wyłącznie małym składnikiem jeszcze większego koncernu. Właścicielem Google jest firma Alphabet, a jeszcze bogatsza niż Google. Na slajdzie Państwo widzicie całą masę różnych innych. A, mm, Portali internetowych, które zajmują się wymianą informacji, treści multimedialnych, które wchodzą w skład tego olbrzymiego koncernu Alphabet. Jeśli w zeszłym roku kapitalizacja tego koncernu wynosiła 986 miliardów dolarów. Redaktor Karnowski mówił o jakichś drobnych milionach, które tu w Polsce się obracają. Tak? I to już nas szokowało. Proszę Państwa, te sumy to są sumy porównywalne z budżetami nawet bogatych krajów. Pisałem Państwu, że PKB Polski to jest 326 miliardów dolarów, więc gdybyśmy się w Polsce narazili takiemu potentatowi, to alfabet by kupił całą Polskę, a znaczy pewnie na Słowację, Czechy i Węgry też by mu zostało. I, I nie wiem, czy by poniósł dość dużą stratę finansową, ponieważ w rok, Czerwone cyfry Państwu pokazują, jak, jak szybko rośnie kapitalizacja, szczególnie w czasie pandemii. Ja rok temu, proszę Państwa, nie wiedziałem, że to jest ostatnia konferencja. Ja nie wiedziałem, że za chwilę zostaniemy zamknięci i odizolowani i właściwie te koncerny przejmą całość komunikacji, całość zarządzania treścią. One zarabiają coraz więcej. Te sumy idą w setki miliardów dolarów. Ja próbowałem być ścisły, ale trudno jest być ścisłym, ponieważ dane dotyczące zarobków tych firm przez różne źródła są różnie podawane, są bardzo różne oszacowania. To nie jest takie proste. Tu trzeba dokonać dokładnej analizy wizualizacyjnej, ale nie te pieniądze są, niedokładność tych pieniędzy jest istotna. Ja chcę Państwu po prostu zwrócić uwagę na, na rząd wielkości setki miliardów dolarów. Niesetki milionów złotych, które nas szokują i pozwalają sterować no, całym polskim społeczeństwem, ale dużo większe pieniądze. W zeszłym roku mówiłem również o dwóch wydarzeniach, o których dzisiaj praktycznie zapomnieliśmy. One już się dzisiaj nie liczą, bo dziś wszyscy mówią o tym sztandarowym wyczynie Twittera, który zablokował prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Jasne, ale to, to nie spadło z nieba. To nie dzieje się gdzieś tak, że się nagle obudziliśmy w świecie, w którym big techy rządzą. W zeszłym roku zwracałem uwagę na taki a, kanał edukacyjny Prageru w Stanach Zjednoczonych znany, w Wielkiej Brytanii znany o konserwatywnych prawicowych treściach. Z łamaniem konstytucji Stanów Zjednoczonych, zamknięty, zablokowany do dzisiaj, jak Pan chyba się nie odrodził. My dziś o tym zapomnieliśmy, bo dziś mamy większe problemy. Ja również rok temu mówiłem o tym, co mówił Mark Zuckerberg, właściciel Facebooka odnośnie organizacji Pro-Life i walki, walki o, o życie nienarodzonych. On powiedział jasno i wyraźnie na przesłuchaniu przed Kongresem: Nagrałem i słuchałem. Cenzurowaliśmy reklamę organizacji ProLife. Tak on się właściwie przyznał do przestępstwa w czasie przesłuchania przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. Nie zrobiło to na nas wrażenie. Oczywiście mówię o wielkich koncernach i o społeczeństwie. Nie zauważyliśmy tych rzeczy. No, nie zauważyliśmy tych rzeczy i również innych, bo ja chciałem jednak przypomnieć. To, co mnie najbardziej zabolało w listopadzie 2019 roku, kiedy zablokowano homilię arcybiskupa Jędraszewskiego, to był ten moment, który nam w Polsce powinien otworzyć oczy i powinniśmy protestować łącznie z protestem na ulicach. Nie, trzeba było czekać na zablokowanie konta prezydentowi Trumpowi. Nie zauważaliśmy, że dochodzi do to jest metoda lewicy wolnych kroków przyzwyczajania społeczeństwa tresowania i tak Ale to było rok temu. To było rok temu, proszę państwa, dzisiaj mamy inne czasy. Dzisiaj mamy inne czasy i chciałbym państwa jakoś wdrożyć do tematyki, żebyśmy zrozumieli na, naszym na swoim telefonie komórkowym może Państwo też macie taką malutką zieloną ikonkę z takim telefonikiem. Nie będę jej reklamował, ale chcę Państwu zwrócić uwagę, że ta mała zielona e ikonka była przez długi czas niezależnym produktem firmy, który zgromadził w sumie 450 milionów użytkowników. Czyli można powiedzieć, odniósł sukces komercyjny bez dyskusji, tak? No ale on nie mógł się rozwijać w świecie rządzącym przez globalne Big Techy. Ta mała ikonka, jedna, została kupiona za 19 miliardów dolarów. Czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że jedna ikonka na Waszym telefonie komórkowym jest warta 19 miliardów dolarów, które zapłacił koncert Marka Zuckerberga bez zmrużenia okiem, bo nawet, nawet, nawet cena miała być większa? Mówię o tym Państwo, żebyście zdawali sobie sprawę, z czym się mierzymy. O jaką klasę, na jaką skalę pieniędzy chodzi i o jakie organizacje i jakie one mają korzenie? Kiedy mm, słyszę, czasami nie podoba Ci się na Facebooku, to stwórz własny portal e, e, społecznościowy. 19 milionów dolarów to wstęp, żeby zacząć tworzyć podobny portal. Kto go stworzy? <laughs> e, drodzy Państwo, również istotne rzeczy z takiego prawnego punktu widzenia kiedy WhatsApp był niezależną aplikacją był w miarę wolny i otwarty kiedy Facebook go przejął natychmiast zmienił regulamin i ten regulamin praktycznie dopuszcza możliwość nagrywania treści praktycznie dopuszcza pełną kontrolę koncernu Facebooka nad tym co się w WhatsAppie dzieje bo WhatsApp jest już częścią koncernu Facebook A jest takie założenie, o którym piszą znawcy tematu, szczególnie właśnie informacy medialni, bo bardzo często jak chcemy jakąś wykonać operację na naszym telefonie komórkowym albo komputerze, musimy zaakceptować albo zgodzić się na jakieś regulaminy, prawda? Problem polega na tym, że tu nie ma wyboru, bo jak się nie zgodzimy na ten regulamin, to nie dostaniemy usługi. A w tych regulaminach są zapisane takie rzeczy, które Prawo, nawet jak będzie chciało i rzeczywiście uchwalimy super ustawę medialną, z pewnością nie będziemy w stanie wszystkich tych opcji rozeznać. Wiara w to, że jedna ustawa uporządkuje nam problemy firm, które dysponują miliardowymi, miliardowymi kapitałami, drodzy Państwo, jest złudna. Prawo to za mało. No dobrze. Ale przyjrzyjmy się, skąd te wszystkie firmy pochodzą. E... To jest dość ważna rzecz, ponieważ używamy sformułowań Big Tech, akronimów FANG, GAMAT, GEMAT, różny, różnie się to nazywa. Natomiast większość tych firm ma swoją siedzibę w Krzemowej Dolinie, o czym wszyscy teoretycznie wiemy, bo Krzemowa Dolina znane pojęcie mekka informatyków z całego świata, którzy jeżdżą tam i zakładają najpierw startupy. Potem te startupy są kupowane, sprzedawane, rozwijają się. Stamtąd pochodzi większość wysokich ich technologii. To jest mapka z Google. Kiedy popatrzymy sobie jak nad tą Zatoką San Francisco, no ten słynny Golden Gate jest w lewym górnym rogu, to możemy sobie popatrzeć od Wikipedii począwszy przez hewlett Packarda, Google'a, niżej Intela, Nvidia, Paypola, Tesla. Wszystkie firmy są w jednym miejscu. I to nie tylko big techy, ale również, również firmy internetowe, firmy technologiczne, one znajdują się w jednym miejscu. Czasami studenci informatyki dyskutują ze mną na zajęciach o wyższości kart AMD graficznych nad kartami Intela. To taka dyskusja, która od lat trwa, które są lepsze, ale kiedy pokazuję im mapy i okazuje się, że AMD na tej samej ulicy się znajduje, co Intel w odległości kilkuset metrów, no przecież nie będziemy wierzyli w to, że te firmy nie mają żadnych powiązań, tak? Jak się znajdują na tej samej ulicy, jak często wymieniają się pracownikami, one może że owszem będą konkurowały na, na rynku w zakresie swoich produktów, ale absolutnie logicznym stwierdzeniem jest, że dużo szybciej mogą się dogadać w pewnych sektorach, bo konkurencja jest zbyt kosztowna. I podejrzewam, że bardzo podobne procesy zachodzą, jeśli chodzi o inne firmy, które również w tym miejscu się znajdują. Ebay koło Facebooka, Apple koło Googlea, Cisco koło Adobe. To wszystko znajduje się w jednym miejscu. Kiedy młodzi ludzie lądują na, na, na lotnisku w San Francisco, często dostają taką mapkę, taką pokolorowaną, bo gdzie mają założyć startupa albo big techa, tu są poukładane właśnie w postaci ikonek firmy. I Państwo tych firm znajdziecie całą masę. Takich map są dziesiątki. W tym jednym miejscu znajdują się setki najbogatszych firm technologicznych na świecie. Teraz spójrzmy y, troszeczkę szerzej z punktu widzenia globalnego, jak, wyglądają, jak, jak wygląda ranking najbogatszych firm świata. A Kiedyś to, były, e, e, kiedyś to były koncerny, które zajmowały się handlem ropą, koncerny samochodowe, koncerny zbrojeniowe. No, w sumie zrozumiałe, tak, ropa potrzebna samochodami wszyscy jeżdżą, e, filmy lotnicze, samoloty. Było to w pewnym sensie zrozumiałe, że te koncerny są bardzo bogate, ponieważ produkują dość istotne produkty, które widzimy, których używamy na co dzień. Proszę Państwa, dzisiaj okazuje, że cztery najbogatsze firmy świata nic nie produkują. To ma też swoje konsekwencje ideologiczne, bo zaczynamy zapominać o wartości, o, o, o własności prywatnej, o materialnych podstawach współczesnej cywilizacji. To jest takie oderwanie od rzeczywistości i gdzieś odejście w świat wirtualny. Cztery najbogatsze firmy to jest właśnie ten Gafan, Google, Apple, Amazon, Microsoft. Dopiero niżej spotykamy Samsunga, Coca-Colę, McDonalda, i tutaj z prawej strony i tutaj z prawej strony o te takie trzy firmy: Toyota, Mercedes, firmy samochodowe. Tylko, że to proszę Państwa jest tylko w tym roku, ponieważ wszystkie dane ekonomiczne mówią, że Big techy już zaczęły olbrzymi proces inwestycyjny, ponieważ chcą wykupić koncerny samochodowe. I to już się dzieje. A na co Big Techą koncerny samochodowe? No jak to? No przecież będzie tam sztuczna inteligencja, która będzie zamieniała e, i kierowca nie będzie potrzebny. Samochody będą śledziły, będą odpowiedzialne za cały transport i logistykę. E, Także być może, jeśli za rok będę miał podobny wykład, to się okaże, że może nawet samochodów nie mamy, którymi możemy kierować, tylko będzie kierowca Google'a za nas jechał i jak będziemy sobie chcieli przyjechać do Torunia na konferencję do ojca Rydzyka, Nasz samochód nie przywiezie. Oczywiście, oczywiście to był żart, proszę, proszę nie brać tego poważnie, ale takie niebezpieczeństwo istnieje. Wiktechy muszą gdzieś te miliardy zainwestować. I będą je inwestowały w koncerny samochodowe, o czym świat gospodarczy wie. Tak wygląda skala problemu. Więc, jeśli używamy słowa Big Tech, jeśli używamy tych akronimów wielkich firm, to zdajemy sobie sprawę, że to są tak potężne firmy na rynkach finansowych, które dysponują tak potężnym kapitałem, że jak się sami przekonaliśmy, nawet prezydent najbogatszego kraju na naszej planecie musiał się im oprzeć, po prostu go wyłączyli. Dużo poważniejsza rzecz związana jest z tym, jak z tej zatoki San Francisco te pieniądze sobie w świat biegną. Tu specjalnie pokazuję Państwu wizualizację trochę starszą, dlatego że jest widoczna, bo tych linii jest jeszcze mało. Ten transfer kapitału z Krzemowej Doliny dzisiaj jest tak olbrzymi, że podejrzewa pajęczyna pokrywa całą mapę. Proszę zauważyć, że ten kapitał najpierw wędruje po Stanach Zjednoczonych. Tak a już wiemy, że kapitał ma swojego właściciela, masy, ma swoją narodowość, ba. I ten kapitał ma też swoją ideologię, o czym powoli zapominamy, dalej wędruje po świecie, drodzy Państwo, ten potężny kapitał finansowy, który jest ściśle związany, ściśle związany z koncernami informatycznymi, i tu możemy sobie zobaczyć, gdzie lokuje się w Europie. To są oczywiście Niemcy, Wielka Brytania, gdzie lokuje się w Azji, gdzie lokuje się w Australii i to o czym prawie w ogóle się nie mówi. Jak te informacje biegną? Drodzy Państwo, i przepraszam, Drodzy Państwo, to jest mapa, to jest mapa światłowodów. To jest mapa światłowodów, które dzisiaj na, na każdej uczelni wojskowej jest studiowana. Jeśli mówimy o cyberbezpieczeństwie, jeśli mówimy o bezpieczeństwie dotyczącym manipulowania informacjami, to od tego powinniśmy zacząć. Jak ta informacja biegnie światem? To są setki tysięcy kilometrów światłowodów wysokiej jakości, które łączą cały świat, i dzięki temu możemy być online. Na nic telefony komórkowe, na nic komputery i, i, super, i super serwery, jeśli coś się stanie z tą siecią, bo informacja nie pobiegnie w świat. I jeśli dzisiaj zastanawiamy się, że ktoś może wyłączyć prezydenta Stanów Zjednoczonych z jednej aplikacji, to powinniśmy sobie jednocześnie zadać pytanie, że ktoś nam może wyłączyć pół świata jak przednie kable. Tak? Na tym się bardzo rzadko mówi. Konferencji na, cyber, na temat cyberbezpieczeństwa śledziłem w czasie pandemii dziesiątki, setki. Poszukiwałem informacji na temat tego, no a co z tymi światłowodami. Te fioletowe są najważniejsze. Te małe kropeczki takie fioletowe to są centra serwerowe, czyli te miejsca, w których światłowody się zbiegają, tak naprawdę miejsca, w których dane są analizowane i dzięki temu sieć internetowa działa. To jest mapa Europy. My na Europę powinniśmy tak patrzeć. Tu jest taki pomarańczowy obszar na granicy zachodniej Francji, wschodniej Francji i zachodnich Niemiec, tak, obejmujący kraje Beneluxu, gdzie jest największe zgrupowanie linii światłowodowych, serwerów transferowych i, i serwerów danych. To jest centrum Europy. O dziwo drugie znajduje się tutaj, między Kairem a Damaszkiem. Jak się Państwo zastanawiacie, dlaczego tam na przykład wojna trwa tak długo i nikt jej nie chce skończyć, to, to, nie, to, jest, to jest problem bardzo skomplikowany. No toż, ale wróćmy do tematu, bo nie o światłowodach mamy mówić. E, pokazuję Państwu te mapy, żebyście sobie zdali sprawę z tego, co oznacza globalna sieć, że to nie firemki i nie ikonki, które mamy na telefonie, ale za tym stają olbrzymie pieniądze, a przede wszystkim infrastruktura technologiczna i infrastruktura światłowodowa. Właściciele tych szlaków cyfrowych muszą mieć potężne farmy serwerowe, na których przechowują dane i które są odpowiedzialne za analizę i rozsyłanie wszystkich danych, a tych danych jest coraz więcej. Filmów, zdjęć, audycji radiowych. Nasza konferencja też w tej chwili jest transmitowana w świat właśnie po tych łączach i Właśnie przez te serwery. Tu co prawda mamy slajd dotyczący serwerów tak zwanych chmurowych. To nie jest dokładnie te same serwery, które internetowe, które obsługują sieć internetową, ale pokazuje go specjalnie, ponieważ młodzież coraz częściej używa sformułowania: A wrzuć do, wrzuć do chmury. A mam to w chmurze. Masz gdzieś swoje dane? Masz gdzieś swoje dokumenty? Tak, wrzuciłem gdzieś w chmurze. A wiesz, gdzie wrzuciłeś? A wiesz, co to jest ta chmura? A wiesz, dokąd one poszły? A czy wiesz, kto będzie miał kontrolę nad tymi plikami? Ależ mam prawo, tu paragrafy, no tak samo jak prawo prasowe, tak? To nas nie ochroni. Musimy zdawać sobie sprawę, kto jest właścicielem tych serwerów. I tu największym okazuje się jest Amazon. I, I dlatego parler, który nie zadbał o to, żeby wykupić serwery albo żeby przynajmniej położyć parę kilometrów światłowodu, bo wystarczyło, żeby się połączyć z najbliższym dużym miastem i dalej to by już jakoś poszło przez sieć telefoniczną, to wcale nie kosztuje miliardę, to tylko trzeba troszeczkę pomyśleć. Parler wynają sobie serwery w Amazonie, wierząc naiwnie, że konstytucja Stanów Zjednoczonych go ochroni. No ludzie, co za naiwność. No. <grych> Amazon wyłączył te serwery i nie wyłączył do tej pory. Amazon jest potentatem. Żeby znaleźć drugą firmę, która dysponuje taką, 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 takim potencjałem, no to musielibyśmy wybrać o Microsoft Azure, też Krzemowa Dolina, Google, też Krzemowa Dolina. Myślę, że jeden telefon zemejzona do kolegów, z którymi studiowali razem na, na, na lewicowych uniwersytetach, wystarczył, żeby żadna z tych firm z Krzemowej Doliny nie udostępniła serwerów, co jest dość istotne. Natomiast co to są te serwerownie, to chcę Państwu pokazać, ponieważ od to są tak tajne miejsca, że kiedy próbowałem znaleźć informacje, jak wygląda serwerownia Google, Amazon albo właśnie tych potentatów, to ich nie ma i ich nie można znaleźć. Ale cała szczęście jest nowa firma Switch która powinna być dla nas przykładem. To jest firma, która w Newadzie buduje wielkie centrum danych i jest na razie firmą niezależną. Nie ma jej nawet na wykresie. Ta firma Switch jest taka malutka, że tam na razie niewiele znaczy. I ona buduje swoje centrum jedynie za 4 miliardy dolarów, co jest naprawdę bardzo niską ceną. Naprawdę bardzo niską ceną. Natomiast ona, ta serwerownia i, i, i te systemy Switcha powinny być dla nas, szczególnie w Polsce takim przykładem, że jak my byśmy mieli taką firmę Switch, to rzeczywiście by nam jej wystarczyło na Polskę, Czechy, Słowację i być może na Węgry. Ja wiem, że 4 miliardy dolarów to jest dużo i prywatnych inwestorów na to nie stać. Ale wsparcie rządowe, ale inne koncepcje. Zobaczmy, jak wygląda ta serwerownia, która powiedzmy spełniałaby jakieś takie standardy naszej tutaj prawicowej alternatywy. No ona ma 110 tysięcy metrów kwadratowych, jest zbudowana w takiej pięknej dolince, tak? W tej chwili czynne już są trzy bloki, sześć pozostałych jest w budowie, co też powinno nam dać do zrozumienia, jak długo trwa budowa takiego centrum? To kilka lat, tego się nie zrobi w ciągu roku dwóch. To nie dość, że trzeba mieć tej miliardy dolarów, nie dość, że trzeba jeszcze wykopać sobie parę światłowodów, to jeszcze trzeba to budować parę lat, a tak wygląda wnętrze. No, 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 dla mnie, dla informatyka, no, wnętrze jak wnętrze, serwery. Czasami spotykam się z pytaniem, a ile takich serwerów wystarczy, no, żeby coś tam zrobić? No to tutaj. Z różnych źródeł, ale mogę Państwu podać oszacowanie, żeby być taką znaczącą, znaczy, żeby, znaczącą mnie, żeby móc cokolwiek zrobić w sieci internetowej, minimalna ilość serwerów, dziś tak się szacuje, to 40 tysięcy serwerów. Tak. Dopiero jak mamy 40 tysięcy serwerów, to możemy myśleć o tym, żeby cokolwiek zacząć robić. Jak mało ich, mamy ich mniej, to nawet nie zaczynajmy, bo nikt nas nie zauważy. Tak wygląda wnętrze. Tego centrum danych, a tak wyglądają ludzie, którzy tam pracują. Ci ludzie w takich wnętrzach, to są inżynierowie informatycy, to są technicy informatycy, są bardzo dobrze wykształceni i niesamowicie dobrze opłacani specjaliści. Naprawdę. Pensje, jeśli dzisiaj nas szokuje, że dobry informatyk od projektu w Polsce jest w stanie zarobić 15-20 tysięcy złotych miesięcznie, to tam pensje są jeszcze wyższe. Ale proszę popatrzeć, ci ludzie w takich wnętrzach spędzają 12, 14, 16 godzin. To oni, To nie jest film science fiction, to jest wnętrze tej serwerowni. To ci ludzie siedzący przy tych monitorach, których Państwo widzieliście, informatycy, oni są w stanie za pomocą kliknięcia myszy wyłączyć cały sektor. Oni są w stanie przekierować olbrzymie ilości danych z jednego miejsca na drugie. Oni są w stanie je przejrzeć. Ich nie ma wielu, ich nie ma wielu, bo dzisiaj w dobie COVID-19, muszę Państwu powiedzieć, informatyków na rynku w ogóle nie ma. Nie ma po prostu ich. Wszyscy zostali wyssani, i to zazwyczaj przez olbrzymie firmy. E, instytucje rządowe mają problem z zatrudnieniem informatyków, instytucje samorządowe mają problem ze znalezieniem informatyków, bo ich nie ma, bo są teraz potrzebni u tych dużych gigantów. E, Taka ciekawostka jeszcze, ponieważ ja również zawodowo zajmuję się problematyką transhumanizmu. Proszę Państwa, w tych serwerowniach już nie ma ludzi, którzy chodzą ze śrubokrętami, coś przełączają. Tam już są roboty. Roboty autonomiczne, których jest kilkadziesiąt i które na bieżąco zajmują się ochroną, naprawianiem, sprawdzaniem. Ludzie siedzą tylko w tym pokoiku. Bardzo mała grupa. Nawet nie ma strażników. Cała reszta jest sterowana przez algorytm sztuczny. Inteligencji i przez roboty. Tak wygląda oblicze. Jeszcze cofny, Tak wygląda oblicze cywilizacji, która do nas przyszła. Bez tych centrów serwerowych nie mielibyśmy internetu, nie mielibyśmy telewizji cyfrowej, nie mielibyśmy sklepów internetowych, nie mielibyśmy e-recept i całej reszty. To jest oblicze współczesnej cywilizacji. I naszym zadaniem jest zrobić wszystko, aby w tych centrach pracowali prawdziwi ludzie, którzy kierują się wartościami. Czyli ludzie, którzy rozumieją, co to jest prawda, w ogóle uznają istnienie prawdy, bo teoria krytyczna temu zaprzecza. Stąd tak trudno rzeczywiście jest nauczyć studentów informatyki, bo oni muszą, biedacy, w naszej uczelni dwa kursy skończyć. Jeden technologiczny, a drugi taki prawdziwy, czyli nauczyć się i filozofii, i etyki, i podstaw cywilizacji łacińskiej. To nie są łatwe studia, ale dają niesamowite rezultaty. E. Teraz wrócimy, proszę Państwa, na chwilę do, do wyborów prezydenckich, jakie się, odbyły, jakie się odbyły w Stanach Zjednoczonych. No bo pytanie, jaka ideologia stoi za Krzemową Doliną. No jeśli Państwu powiem pewnie, niektórzy z Państwa zdają sobie sprawę, że to właśnie w San Francisco rozpoczęła się rewolucja kulturowa w Stanach Zjednoczonych. Tam były pierwsze festiwale hipisowskie. W ogóle San Francisco jest uważane jako centrum ruchu hipisowskiego i jako takie najbardziej tęczowe miasto. Myśmy z rodziną mieszkali. I trochę w Los Angeles, też bardzo lewicowe miasto i blisko Hollywood, ale proszę sobie wyobrazić, że nasi znajomi, jak były rozmowy o San Francisco, mówili, oj Grzegorz, ty nie jedź do San Francisco, słuchaj, tam same lewactwo, jakby w Los Angeles tego nie było. To pokazuje różnicę, naprawdę dużą różnicę i najlepiej podeprzeć się danymi, w Kalifornii John Biden zwyciężył tak średnim stosunkiem 63 do 34%. Na, na, na Donalda Trumpa głosowały te północne, biedniejsze miejsca. Nas oczywiście interesuje a, 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 okolica San Francisco Bay. Tak? Tam w Alamedzie, proszę bardzo, John Biden 80% poparcia. 80% poparcia. Znacie państwo? I to jest, to jest cały stan. Tu jest tabela poszczególnych hrabstw w okolicach San Francisco. To tylko w tych trzech biedniejszych Trump tam powiedzmy zremisował. Cała reszta to jest absolutne zwycięstwo Joe Bidena. W samym San Francisco, tam gdzie Big Techy, 85,3%. Drodzy Państwo, tylko to, to nie na Johna Bidena głosowali, głosowali mieszkańcy tych stanów. Jak czyta się prasę amerykańską, można w każdym miejscu się natknąć na to, że oni głosowali na Kamala Harris. Ja nie muszę Państwu mówić, jaką ideologię ta pani, pani wiceprezydent Stanów Zjednoczonych prezentuje od wielu lat, nie jest to dla nikogo tajemnicą. A więc to jest miejsce, skąd wychodzą technologie. Ta zatoka, gdzie Kamala Harris, 85% ludzi na nią głosuje. No to jak Państwo myślicie, czy w tych big techach można znaleźć człowieka, który ma jakieś, jakiekolwiek inne niż skrajnie lewicowe przekonania? Skrajnie. Bo John Biden to jeszcze takie sprytnie dobrana postać, żeby on również przyciągnął pewną część konserwatystów, ale Kamala Harris absolutnie nigdy nie dała po sobie poznać, że miała cokolwiek z tym wspólnego. To jest miejsce, z którego się wwodzą big techy. To jest miejsce, gdzie jest Google, gdzie jest Alphabet, gdzie jest Facebook. Więc jacy ludzie mogą tam pracować? Luty był bardzo ciekawym miesiącem. Ja pilnie śledziłem, co się dzieje w lutym. 21 lutego wydarzyła się rzecz, która mnie zmroziła, ponieważ to jest pierwszy przykład takiej naprawdę bardzo brutalnej cenzury całej książki. Ten pan Ryan Anderson, dość znany i wcale nie konserwatywny, jakoś tam za bardzo naukowiec, napisał po prostu książkę, w której krytycznie odniósł się do kwestii transpłciowości. Nawet nie dotykał ideologii gender za głęboko, po prostu zwrócił uwagę, że wykonywanie dzieciom operacji zmiany płci, kiedy one mają 11-12 lat, jest trochę bez sensu, po prostu płeć się nie zdążyła wykształcić. To najprostsza definicja biologiczna. Drodzy Państwo, on tę książkę opublikował dwa lata temu i to w prestiżowym, prestiżowym wydawnictwie, szczegóły znajdziecie Państwo na slajdzie. I ta książka zniknęła ze sklepu Amazona, wyparowała, wyparowała. To, że to znany autor i super znane wydawnictwo w Stanach Zjednoczonych, więc podniósł się w lutym, no krzyk, no jak to tak, no to cenzurować całe książki, no kto to widział? No to kiedy, kiedy nam całe książki z księgarni zabierano? No, zabierano i teraz też się zabiera. Dzisiaj nie jest prosto wydać książkę, wydać książkę dotyczącą ideologii. Gdyby nie wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i Osobista pomoc Ojca Rektora, ja bym też nie wydał pierwszego tomu dotyczącego transhumanizmu. Naprawdę bym nie wydał, bo wydawnictwa nie były zainteresowane czymś, co jest prawdą. Drodzy Państwo najlepiej, najlepiej tą, tą sytuację z, z, z cenzurą książki Robert Rehar podsumował, to taki autor opcji Benedykta, bardzo, bardzo polecam tę książkę Państwu. On powiedział bardzo dosadne słowa, na Amazonie można kupić Mein Kampf, ale nie krytykę ideologii gender. Także doszliśmy chyba do ściany, doszliśmy do miejsca, z którego dalej no, no już nic nie ma. I to jest 21 luty. Jeszcze jednak pozwolę sobie kilka słów powiedzieć, choć temat był poruszany, co, co się stało z tą Australią. Co było trzy dni wcześniej? 18 lutego w nocy, tak? W Polsce mieliśmy czarne ekrany, a, a w Australii na, zamiast, zamiast portalu Facebook pojawiły się białe ekrany. Facebook wyłączył Australię. I to nie tylko Australię. Również Nową Zelandię dużą część wysp na Pacyfiku pewną część, bo tak, tak jak te światłowody Państwu pokazywałem biegły, to oni tak wyłączali pewne, pewne całe obszary. Wyłączona została usługa, a przecież po, to był czas w Australii, kiedy były pożary buszu i, i, i kiedy jeszcze szalał COVID, tak, i służby ratownicze również zostały odłączone. Państwo doskonale wiecie, że na Facebooku mamy masę informacji na temat różnych służb, na temat małych sklepów, małej przedsiębiorczości. To wszystko zniknęło. Nie wiem, czy należy opowiadać krok po kroku, co się stało w Australii, ale to sytuacja podobna do tej w Polsce. To znaczy, rząd postanowił uchwalić ustawę, która ograniczy, ograniczy pełną no pełny monopol Big techów. no u nas były czarne ekrany, bo, bo wyłączono nam telewizję i pewne portale, a Big Tech wyłączył całą Australię. To, proszę Państwa, pokazuje, jak, jak to w Australii w ciągu ostatnich siedmiu lat, a dla technologii informatycznych 7 lat to już jest tak długo, że, że właściwie prehistoria, jak to było z prasą drukowaną i jak to było z usługami Facebooka i Google'a. Bo to, że Big Techy okradają wszystkich wydawców, małe i średnie przedsiębiorstwa z informacji, je sobie za darmo, bez pieniędzy drukują, to już mam nadzieję dotarło do społeczeństwa, ja nie, bo jeszcze w zeszłym roku ludzie tego nie rozumieli, muszę Państwu powiedzieć. Ludzie w zeszłym roku, jeszcze jak z nimi rozmawiałem, nie rozumieli, jak to jest, bo było bardzo wygodnie, że użytkownik sobie znajdzie, o, na przykład, artykuł z, z tygodnika w sieci albo w polityce i sobie go wrzuci na Facebooka, żeby koledzy go przeczytali, tak? No, w sumie nawet fajnie, no bo gazeta się rozniesie i tak dalej, no ale ktoś powinien za coś zapłacić. To redaktorzy muszą usiąść i napisać artykuł. Jak ja piszę artykuł do naszego dziennika, czasami tygodniami zbieram dane, tak? Bo to nie jest tak usiąść sobie i napisać od razu. Yy, I to potem sobie ktoś bierze i, i bez niczego gdzieś usuwa. Proszę zauważyć, wzrost znaczenia Google'a w Australii no to tak od 500 do 2000, czyli 400%, natomiast praca Prasa standardowa no, osiągnęła najniższy pułap w historii, i wydaje się, że jest to, po, że jest to miejsce, z którego już się nie odbije, bo symulacje pokazują, że prasa drukowana w Australii, w Australii umiera. E, ta ustawa ma temu zapobiec. Ustawa ta ustawa ma temu zapobiec, jeśli big techy zaczną płacić uczciwe stawki i podatki, to wydawnictwa będą miały pieniądze i będą mogły zwiększyć konkurencyjność swoich drukowanych pism na rynku, tak? Gdyby to było sprawiedliwie dzielone, nie byłoby takiego załamania. Nie byłoby tego załamania. Tu jest krótka historia tej walki, bo po stronie Facebooka stanął, stanął Google z Wartym Murem i te dwa koncerny chciały na siłę wymusić, chciały na siłę wymusić pewne zachowania rządu australijskiego i zmianę prawa. I proszę Państwa, właściwie im się udało, bo. Bo tak naprawdę, tak naprawdę ta ustawa co prawda wprowadza ten dwumiesięczny okres karencyjny, kiedy firmy mają czas na dogadanie się z wydawcą i jak, jak się nie dogadają, wtedy wchodzi arbitraż państwowy chyba podobnie, podobnie jest w projekcie projektu polskiej ustawy, ale to o polskiej ustawie nie ma co mówić, bo jeszcze nie, nie jest ona opublikowana. A jednak po dyskusjach przedstawiciele Funk powiedzieli: Dobra, okej, zgadzamy się na to, bo my będziemy, bo my będziemy wybierać wyborców, których wybi wydawców, których wybierzemy. I to jest sedno problemu. Owszem, będą płacili podatki, będą płacili wydawcom, ale nie wszystkim. Na pewno nie w tygodnikowi w sieci, na pewno nie naszemu dziennikowi, bo Google sobie wybierze, że będzie płacił w gazecie wyborczej Newsweekowi i tak Rozumiecie Państwo? Regulacja prawna, która miała rozwiązać problem. Chyba, chyba go powiększyła w Australii. Naprawdę. Szczerze, tak mówię, nie jestem prawnikiem, więc mam prawo się pomylić, więc możecie Państwo śledzić, co będzie dalej, ale ta regulacja może się okazać mieczem obosiecznym. I zgadza się, w tej chwili Kanada szykuje się do takiej, do bardzo podobnej rzeczy, więc obserwujmy, co się dzieje w Kanadzie. W najbliższych tygodniach ma być tam ta ustawa procedowana. Zobaczymy, jak tam Big Tech zareagują, ale pamiętajmy, że one są w stanie wyłączyć cały kontynent. I jeśli to jest straszna rzecz dla małych i średnich przedsiębiorstw, szkół, które korzystają zazwyczaj z darmowych usług, poczty, stron, tak, bo przecież nie stać ich na to, żeby wykupić gdzieś coś u kogoś komercyjnego i nagle jednego dnia ktoś tam w serwerowni Big techu naciska guzik i, i te szkoły, i te sklepy, i te firmy nie mają nic. Nawet mogą stracić bazę klientów, tak? I żadna umowa ich nie chroni, <grytanie> żadne prawo ich nie chroni. E to jest przygotowanie koncernów Big Tech do tego, co się dzieje w Brukseli w Unii Europejskiej. Ile i które firmy wydają na lobbying? Państwo wiecie, że Unia Europejska też pracuje nad takim zbiorczym prawem dotyczącym tych regulacji na, dla całej Unii. No Są już dzisiaj specjaliści, którzy sprawdzają, kto wydaje najwięcej pieniędzy na, na lobbying w Unii Europejskiej. No Kto jest potentatem? No, Google. I zaraz potem Microsoft. Czemu oni lobbują w Unii Europejskiej i wydają miliony dolarów? No, temu, żeby to prawo, które będzie tworzone na terenie Unii Europejskiej, było pod, pod ich interesy, a nie interesy innych ludzi. Co nas czeka? To już dwa ostatnie slajdy, no bo niedawno wyszła wspaniała książka Historia przyszłości. Napisana przez e, takiego informatyka, e, publicystę, bardzo, bardzo bardzo człowieka, który doskonale zna e, Krzemową Dolinę od, od, od podszewki e, Blake'a Harrisa. I on opisuje tam historię firmy Oculus i historię Facebooka. E, ja ją poleciłem od razu studentom pierwszego roku informatyki, żeby sobie przeczytali, e, bo tam są opisane bardzo dokładnie relacje, które panują. No, niestety, książka ma 500 stron, więc będę musiał poczekać jeszcze przynajmniej kilka. Zanim studenci przeczytają, ale co jest ważne, bardzo ważne jest to, że jest wyraźnie napisane, że kampania prezydencka Donalda Trumpa to była ostatnia kampania wolnego świata. Ludzie w, w Silicon Valley są o tym przekonani, wielu redaktorów, wielu specjalistów też jest o tym przekonana, że teraz czekają, teraz czeka nas coś takiego hybrydowego, takie corporate wars, czyli wojny tych firm z mieszaniem się w politykę, ale wolności już nie będzie, no bo jak 72% obywateli USA korzysta z Facebooka, a algorytmy sztucznej inteligencji są w stanie sprofilować każdego z nich dokładnie, tu mówiliśmy na konferencji, że stare komunistyczne metody polegały na tym, że była jedna wykładnia mas mediów tak, dla całego społeczeństwa. Te technologie są po tysiąc kroć gorsze, ponieważ one profilują to przesłanie do każdego człowieka indywidualnie, sprawdzając kim jest, jakie ma wykształcenie, gdzie mieszka, co lubi, czego nie lubi, bo potrafią go sprofilować. Mottem z tej książki, mottem Zuckerberga było przejąć więzy łączące wszystkich ludzi. I to rzeczywiście, co jeszcze w zeszłym roku mogło wydawać się dziwne, to teraz w czasie pandemii no, no jest, jest rzeczywiste: przejąć więzy łączące ludzi. Nawet jak się nie uda wpłynąć bezpośrednio na człowieka, to poprzez więzy, które go łączą z jego pracodawcą, z jego rodziną, z jego znajomymi, tak? I tak na niego wpływ wywrzemy. Na stronie 337 jest coś, co mnie najbardziej szokowało. Polecam państwu tę książkę przeczytać i zobaczyć. Tam David Kickpatrick się pyta samego Marka Zuckerberga: "To co, to jakiś miękki narkotyk ten Facebook jest?" Na co on odpowiada: "Tak. Postrzegamy to jako wprowadzenie do świata internetu. Narkotyk do świata internetu." Jak Państwu mówiłem na początku, ja najbardziej niepokoję się o dzieci i młodzież. Dzieciom narkotyki, od piątego roku życia. Dziękuję Państwu za uwagę.